Teraz trwa drugi tydzień ferii, już jeden tydzień mamy za sobą. Mamy w tym roku też grupy zorganizowane, czyli przechodzą z różnych przedszkoli, szkół. Robimy dla nich seans, a po seansie robimy warsztaty. Poza tym mamy też takie seanse poranne dla osób indywidualnych. Przychodzą też rodzice z dziećmi albo babci z też wnukami, wnuczkami, więc puszczamy, mamy dla nich repertuar, dwa filmy o 10 godzinie i dwa o 12. Dzieciaki miały naprawdę różne super warsztaty. Od robienia zabawek dla kotów do robienia pocztówek z ruchomą rakietą. Dzisiaj akurat też mamy jedną grupę. Dzieciaki mają frajdę, bo jednak podoba im się kolorować, zawiązywać te sznureczki i dekorować pocztówki. Też mieliśmy warsztaty z pianki. Fajnie spędzamy te ferie. Teraz wycinam rakietę i przyklejam, żeby ta rakieta się ruszała. Trzeba było wziąć sznurek, przykleić sznurek taśmą do rakiety, wyciąć tą rakietę z tymi przyborami, no i potem zawiązać ten sznurek tu z tyłu. Oglądaliśmy film UFIK. Jeden chłopiec się zgubił w kosmosie, a potem coś przyleciało i go tam zabrało na Ziemię. A u Ciebie jak wyglądały ferie? Aktywnie właśnie, czy raczej siedziałeś w domu? Byłem w Muzeum Śląsko-Opolskiego Galerii Sztuki Współczesnej. Mieliśmy warsztaty, malowaliśmy różne obrazy. Dzisiaj w kinie Meduza co robiliście i co robicie? Oglądaliśmy film o takim chłopcu, który leciał z rodzicami w kosmosie i odłączył się od statku i poleciał na inną planetę. Odwiedzisz to miejsce jeszcze kiedyś? Pewnie tak, ze szkołą, na jakichś półkoloniach. Do końca ferii również mamy taką propozycję filmów dla osób indywidualnych, więc do końca tygodnia, do niedzieli gramy też 4 filmy poranne. Też będziemy mieli kilka grup, no wymyślimy jakieś warsztaty też, dopasowujemy zawsze warsztaty pod film, które oglądają.